Witajcie. Dzisiaj przygotowałem dla Was zestaw ćwiczeń stabilizujących i wzmacniających nasze nogi. Wykonacie je w taki sposób. Chciałbym, żebyście każde ćwiczenie powtórzyli po 10 razy na każdą nogę. Ja będę wszystko pokazywał, ale jeśli ktoś ma silne nogi i bez problemu wykona 10 powtórzeń, może tych powtórzeń wykonać więcej. Może ich wykonać po 15 na każdą nogę lub 20 na każdą nogę, ale zacznijmy od 10. Jeżeli to będzie za mało, można wykonać więcej powtórzeń. Teraz kolejna rzecz. Zestaw ćwiczeń składa się z 5 takich ćwiczeń. Jedna seria właśnie składa się z 5 ćwiczeń. Wykonujemy w sumie 3 serie, czyli 3 razy powtarzamy ten sam zestaw. Między ćwiczeniami w jednej serii praktycznie nie robimy przerw. Przechodzimy płynnie z jednego ćwiczenia do drugiego. Następnie po całych 5 ćwiczeniach robimy sobie małą przerwę, powiedzmy 2-3 minuty, gdzie się napijemy, trochę odpoczniemy i później powtarzamy. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Wypady. Raz na nogę prawą, raz na nogę lewą. Pokazuję. Robimy to w ten sposób. Hop, wycofanie, druga noga, hop, wycofanie, hop, z powrotem. W ten sposób wykonujemy w sumie 20 wypadów, bo 10 na jedną, 10 na drugą. Na zmianę raz jedna noga, raz druga. Kolejne ćwiczenie, wznosy na palce, czyli unosimy jedną nogę, powiedzmy w tą stronę, żeby było łatwiej Wam pokazać, i unosimy się na palce, hop, 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 do góry. Wykonujemy 10 na jedną nogę, zmieniamy nogę, wykonujemy 10 na drugą nogę. Można się podeprzeć o ścianę, można się podeprzeć o stół, żeby zachować równowagę, kiedy ktoś z tym ma problem. Kolejne ćwiczenie to unoszenie nóg bokiem, w pozycji bocznej, przepraszam. Leżymy sobie w ten sposób, jesteśmy oparci na łokciu, możemy też taką pozycję przyjąć i unosimy nogę w górę do momentu, aż nas tutaj nie zahamuje mięsień przywodzący, czyli wewnętrzny od uda, i tak wykonujemy 10 na jedną stronę, 10 na drugą stronę. Pamiętajmy, tułów jest cały wyprostowany, biodra leżą równo z całym tułowiem w jednej linii. Kolejne ćwiczenie to jest pół przysiady na jednej nodze. Opieramy drugą nogę o łóżko lub o pufę, lub o krzesło, dowolna rzecz, tak żeby ona swobodnie sobie tutaj leżała. I na drugiej nodze wykonujemy pół przysiad. Hop, hop, hop. W ten sposób cały czas trzymamy równowagę, dlatego to są ćwiczenia stabilizacyjne, bo one mają za zadanie również aktywować te mięśnie, które są wewnątrz, które są odpowiedzialne za stabilizowanie całego naszego układu. I tak samo wykonujemy 10 na jedną nogę, 10 na drugą nogę. I ostatnie ćwiczenie w tej serii to jest unoszenie nóg w pozycji leżącej, czyli leżymy w ten sposób z nogami podkurczonymi, unosimy biodra w górę i robimy raz, dwa i na zmianę, jedna, druga. Nie robimy tego za szybko, unosimy cały czas w ten sposób nogi. Pamiętamy o tym, żeby biodra były cały czas uniesione w jednej pozycji. I tak samo wykonujemy 10 na jedną, 10 na drugą, czyli 20 takich zmian. I po takiej serii robimy sobie krótki odpoczynek. I potem przystępujemy do wykonania kolejnej serii. Jeszcze raz przypominam, jeżeli ktoś jest w stanie zrobić więcej i po pierwszej serii stwierdzi, że 10 jest mało, może wykonać 15, może wykonać 20 na każdą nogę, to już naprawdę będzie spory wysiłek. To tyle na dzisiaj. Pa!